Grzegorz Kubiak, 8-krotny mistrz Polski, reprezentant Polski. No, w wieku 12 lat blisko mieszkałem w stada ogierów w Bogusławicach, właściwie konie miałem przez płot. Zawsze mnie fascynowały te zwierzaki. Jako dzieciak podglądałem je przez okno, a później jak już troszeczkę byłem starszy, to chodziłem tam i patrzyłem, jak starsi koledzy jeżdżą. Radzą sobie z takimi wielkimi zwierzakami. Robią to, wręcz robili perfekcyjnie. Kiedyś w Bogusławicach był bardzo dobry klub, prężny. Zresztą świętej pamięci Osadziński stworzył taki wspaniały klub. No, wzorem miejsca to na początku to oczywiście jakiś starszy kolega klubowy był, tak? Czy Andrzejewski, Skrzypczyk, mój pierwszy trener. A tak jak zacząłem już troszeczkę jeździć więcej, jakieś zawody międzynarodowe, to Hugo Simon i do dzisiaj został takim idolem, a dzisiaj 73 lata.